Firma MedBest jako firma medyczna jest zobowiązana do interesowania się tym, co ma do powiedzenia Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO. Od 2003 roku WHO zaleca kangurowanie nie tylko wcześniaków, ale i noworodków. My w tej chwili od 2016 roku w Polsce mamy też rozporządzenie, które jest wpisane w książeczkę zdrowia dziecka, że po narodzeniu, przed ważeniem i mierzeniem, dziecko powinno być kangurowane przez minimum 2 godziny. Jeśli do takiego kangurowania z jakiegoś powodu nie dochodzi, lekarz powinien wpisać w książeczce zdrowia, z jakiego powodu dziecko 2 godziny nie było kangurowane. Dlaczego kangurowanie jest taką ważną procedurą? Dlatego, że dziecko po urodzeniu powinno pierwsze bakterie, jakie kolonizuje na swojej skórze, powinny być to bakterie tak zwane udomowione, czyli bakterie znajdujące się na skórze mamy i taty. Jeśli mama ma cesarskie cięcie i nie może dziecka przytulić, czyli kangurować skóra do skóry, powinno w szpitalu znaleźć się takie miejsce dla taty. I tata powinien być na to przygotowany. Jest to bardzo ważna procedura medyczna i naprawdę z całego serca zalecamy, żebyście Państwo tego pilnowali, bo macie absolutne prawo do tego, żeby to dziecko po porodzie, przed ważeniem, przed mierzeniem, było 2 godziny kangurowane. Po powrocie do domu, tak jak już mówiłam, WHO zaleca kangurowanie 2 do 3 godzin dziennie, dziecko skóra do skóry. Tak samo może kangurować mama, może kangurować tata, jeśli babcia ma ochotę, też może kangurować. To wszystko są tak zwane bezpieczne bakterie i to jest początek tworzenia u dziecka systemu immunologicznego. W ten sposób zaczynamy budować odporność naszego dziecka. Starając się wyjść naprzeciw temu domowemu kangurowaniu, proponujemy koszulkę do kangurowania, która w pewien sposób zabezpieczy dziecko i pomoże Wam nie denerwować się, że w czasie tych 2 czy 3 godzin, jak będziecie kangurować, zaśniecie, maleństwo Wam się zsunie, znajdziecie go gdzieś pod pachą. Zrobiłyśmy więc taką koszulę, która w bardzo prosty sposób się zakłada. Z tyłu na plecach po prostu ją zawiązujemy, o, i przeplatamy do przodu, zawiązując z przodu tą koszulę, tak jak taki domowy fartuch. Co ona jeszcze ma takiego specyficznego? Mianowicie ma wszyty kawałek bambusa, który przykrywa wszystkie szwy, ponieważ dziecko powinno być tylko w pieluszce, bo jest to kontakt skóra do skóry, żeby go nigdzie tutaj nic nie uwierało. Mamy też otwory na nóżki. Jak będzie troszkę większe, będzie można te nóżki mu tutaj po prostu wysunąć, ale pamiętajmy, że takie maleństwo, które kładziemy sobie na klatce piersiowej, główkę przekładamy na bok, kładziemy przy sercu tak naprawdę, bo też o to chodzi, żeby dziecko słyszało bicie naszego serca i szum przepływu krwi. Takie maleństwo, no te nóżki będzie miało całe schowane na początku pod koszulką. Dzieci lubią być kangurowane mniej więcej do 5-6 miesiąca życia i tak też powinny być kangurowane, chyba że dziecko tak ewidentnie da do zrozumienia, że już kangurowane być nie chce. Ta koszulka nie jest do transportu, nie służy do tego, żeby dziecko w niej nosić. Natomiast oczywiście, jeżeli jesteście w domu, chcecie się podnieść, zrobić sobie coś do picia, otworzyć drzwi, no cokolwiek, wtedy musicie to dziecko podtrzymać.